A dzisiejszy vlogmas rozpoczynamy od przesyłki. To był takim niegrzecznym psem i szczekał na kuriera, tak jakby był co najmniej pitbullem jakimś. Michael, Majkurek, przyznawaj się. Widzę ogon, że się rusza. Ty, niedobry łobuziek dzisiejszy. A tu drugi. A ty co? Tak szczekałaś na pana kuriera? A on przyniósł mamusi robota? I co? Masz coś na swoje usprawiedliwienie? Tak myślałam. Witam was w poniedziałek, 4 grudnia. Rozpoczynamy czwarty dzień vlogu. Słuchajcie, jest poniedziałek, czyli tydzień naszej pracy. Także od rana jesteśmy zajęci swoimi obowiązkami zawodowymi. Dlatego też mniej mamy czasu, żeby cokolwiek robić dla siebie i nagrywać vloga tym samym. Mamy ten komfort, że pracujemy z domu. Także mogę mimo wszystko coś dla was uchwycić, ale musicie być dla nas troszkę bardziej wyrozumiali. Mimo wszystko myślę, że będzie się trochę działo ciekawych rzeczy, chociaż po południu. Może coś w ciągu dnia. Dzisiaj na przykład przyszła paczka od kuriera z robotem, z KitchenAid'a, także bardzo się cieszę. Może o tym robocie opowiem wam później. Ale bardzo miły początek dnia. Także życzę wam wszystkim, żeby wasz dzień również fantastycznie się zaczął, skończył i żeby was spotykały same dobre rzeczy. Odezwę się później, papa. Taka uwaga, chwilę prawdy. No co to jest? Kto się tak cieszy? Prezencik oczywiście, tak? Jadź. Molunia! Masz tu instrukcję, to jest aż to. Tak, tak, i chcę zaraz to oglądać. To są te wszystkie części, nie? Ale fajnie. Widzisz chyba tam właśnie. Szpatułka. Dobra. Uwaga, uwaga, jest pod spodem. To on! A to jest chyba do przechowywania, nie? Ale fajnie. Boli się, straszyła. Takie paczki z rana przyszły. Jacie, ale fajnie. Najważniejsza część idzie. Ja, jest i on. Ale super, ale się cieszę bardzo. W końcu. Ukochany mój. Jeden i drugi na nagraniu. Ukochany. O proszę, a to dziwne paski się pojawiają w ogóle jak nagrywam. Nie wiem o co chodzi, to chyba kwestia tego światła, światełek. To może tych światełek? Tak mi się wydaje, że tych światełek właśnie. Nie. To tych musi być podszewkowych. Dziwna rzecz. A zapal główne światła? Nadal są. Coś tutaj, jakieś fale Dunaju mamy, tak czy siak. Taki tutaj jest pojemnik, w którym mogę trzymać sobie wszystkie części. Także super, bo nie będą się gdzieś tam rozwalać. Duża misa Malexera, po prostu taka fest wielka, 3-litrowa. W końcu, bo zawsze mam z tym problem, że nie mam w czym po prostu różnych moich cudów tworzyć, bo jest za mało. No i baza. Także zaraz będziemy montować. Jest i on. Pełny jak gazałości. Proszę bardzo, kolejna dobra wiadomość dzisiejszego dnia. Dziękujemy za zgłoszenie i serdecznie gratulujemy wygranej w konkursie. Także ceramiczna patelnia właśnie wędruje do mnie. I ulubiony moment z dnia. Otwieramy kalendarz adwentowy. Czwóreczka. Proszę.
Proszę bardzo. Co my tutaj mamy? Powiem wam, jak wyjmę. Dziś w Sephorze w kalendarzu mieliśmy Instant Nail Polish Remover Wipe, czyli ściereczki do zmywania lakieru do paznokci. Chciałam wam pokazać, co kupiłam mojej Oli, kochanej przyjaciółce, na Mikołajki. Na Mikołajki w sumie taki świąteczny prezent. Kalendarz adwentowy z Janssen Cosmetics. Ja nie wiem, czy to się czyta Janssen, ale chyba tak. To jest jakaś niemiecka firma pielęgnacyjna z kosmetykami pielęgnacyjnymi, także mam nadzieję, że się ucieszy. Tutaj są w tym kalendarzu ampułki z różnymi preparatami, takimi przeznaczonymi do pielęgnacji skóry, ale takimi bardzo specjalistycznymi, wykorzystywanymi również w salonach kosmetycznych. Także mam nadzieję, że będzie zadowolona. A poza tym jest bardzo ładny ten kalendarz, także myślę, że będzie jej się podobał. Zobaczymy, przyjdzie popołudnie, także się okaże. Musi być zapakowany, żeby było świątecznie. Także wyciągnęłam papier swój z Mikołajami. To są do góry nogami, ale są piękne. Także pakujemy szybko i będzie prezencik. Chciałam was gdzieś postawić tutaj w szafce, ale coś nie mogę sobie poradzić. I chyba będę musiała trzymać ręką. Chciałam wam powiedzieć parę słów odnośnie mojego Pixera, KitchenAid'a. Odnośnie tego rozdrabniacza. On się nazywa fachowo rozdrabniacz. Mianowicie, ponieważ ja mam ogólnie dość sporo różnego rodzaju mikserów, robotów kuchennych i blenderów, z racji tego, że prowadzę bloga kulinarnego i co jakiś czas coś wygrywam. I no i tak to już jest, każdy bloger taki działający będzie wiedział, o co chodzi. To mam troszkę zawalonych szafek tymi rzeczami i postanowiłam, że po prostu część z nich wykorzystam, sprzedam, mówiąc wprost, i kupię sobie coś, co naprawdę chciałam mieć. I tak też zrobiłam ostatnio i kupiłam sobie właśnie rozdrabniacz KitchenAid'a, ten, który wam pokazywałam rano, że przyszedł. Dzięki czemu raz, że zaoszczędziłam przestrzeń, dwa, że mam dokładnie to, czego chciałam, trzy, że mój KitchenAid, mój robot pierwotny, ten błękitny, który pewnie widzieliście w kuchni, ma teraz rodzeństwo, także jest szczęśliwy, a ja jestem bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwa i już nie mogę się doczekać, kiedy zacznę go wykorzystywać. Myślę, że teraz okres świąteczny jest wręcz idealny do tego. No i taka jest tajemnica mojego KitchenAid'a, no. Także bardzo się cieszę, a jeszcze pokazywałam wam rano, że dzisiaj okazuje się, że wygrałam konkurs i dostanę jakąś fajową patelnię, także też super, bo moja obecna patelnia z IKEA, która zresztą jest bardzo fajna, bardzo mi pasowała i była bardzo spoko, niestety jak to patelnia zaczęła się już odkształcać, więc najwyższa pora ją wymienić, to będę miała teraz idealną wymiankę. Także tak, taki dzisiaj dzień. Dopiero co skończyliśmy pracę niedawno i no i ten dzień nam przeleciał, tak jak przypuszczałam właśnie. Aczkolwiek no właśnie zaraz przyjdzie moja Ola, także jeszcze sobie chwilę posiedzimy, pogadamy, poprezentujemy, powymieniamy się dzisiaj prezentami. No i taki czwarty dzień vloga, vlogmasu, przepraszam, vlog to jest zawsze. Mija nam powolutku. Ale to też, to myślę, że ciekawe. No dobra, to trzymajcie się na razie, pokażę wam potem reakcję Oli. Zobaczymy, bo ona też będzie miała dla mnie jakiś prezent, także ja też się będę cieszyć. Na pewno, no, najlepsze prezenty na świecie robi. Dobra, na razie. Pa! No, a to teraz ja nagram, co? O Jezu, sprawdzałam ty! Boże, ale wiecie, cię kocham. Nie, już leję po prostu z tobą. Boże, nie, po pierwsze. Patrz. Proszę.
Yeah. Prawda? Wanilią, nie? Muszę zaraz malować rzutem. Ta myśli gumar, wiesz, że ma niebieski pigment w ogóle? No, mówiłaś mi to za każdym razem. Boże, ale dlaczego mi takie rzeczy nakupowałaś piękne? No, i piękny kolejny, no. Czekaj, odkręci się, odkręci się. Nie pamiętam. Maluję piękne, wiesz, że ostatnio maluję usta? Nie widziałam. Zauważyłaś? Tak. Ale doszłam do wniosku, że to chyba jest oznaka tego, że ja się starzeję, wiesz? Dlatego, że zawsze mi się zdawało, że kobiety, które... O Boże, wącham rękę po pomadkę, to jest w ogóle tragedia. Kobiety, które malują usta, to są stare. No i jakby to stare. Boże, nie, oszlałaś, jakie ładne. Dlaczego mi taki prezentek kupowałaś fajne? Wyrwałaś? Bo jestem fajna. Ja myślę, że najlepsza. A to co, jeszcze zapachy? Beczki. A to co? Nie wiem. Moonlight? Słodkie. O, słodkie to znaczy. Mhm. O, ładne. O, ładne, bo słodkie. Proszę. Już mogę otwierać? Możesz. Ale jak będziesz otwierać, to możesz tak delikatnie otwierać. Znaczy w sensie nie za bardzo ociśnij. Będę darła. Drżej. A widziałeś jaki fajny Mikołaj? Z siankiem? Stwierdziłam, że muszę to zrobić, no. Tylko się zastanawiałam, czy to jest znaszko. Czy ty wiesz, że ja dzisiaj mogę otworzyć 6? Wiem, właśnie wiem. Ale czy ty znasz tą firmę? Nie, ale już będę znała. Bo to są, tak. To są bardzo z twojej branży rzeczy. Tak, i właśnie nie wiedziałam, czy tam. Nie znam. Czy ty będziesz to znać. Ale jakie to ładne. No jest ładne, no. Że będę to miała w pracy? Ja wiem, ale właśnie zastanawiałam się, czy w ogóle tego nie ma... Znaczy tak myślałam. Zastanawiałam się, czy nie macie tego w ofercie u siebie w pracy w ogóle. Bo to są takie bardzo rzeczy, bardzo pielęgne, cyjne, bardzo podobno jakieś takie bardzo pielęgnacyjne. Nie pielęgnacyjne, takie do podsalone też. Jasne. I to są takie grube jakieś klimaty. Hialuron. Fiolka. Dobrze czy źle? Się nie znam. Nawilżająca. Ale w ogóle! Bo to matko! Są, do, tak żebyś była do samych świąt bardzo piękna. A mój do Boże, każdego to będę. Dnia. Dobrze. Dwa. Boże, szczęście. Najbardziej uwielbiam dostawać kalendarze szóstego. Chciałam ci bardzo kupić czwarty. Czekoladkowy. Gdzieś to czwarty. Nie mogę sześć otworzyć. Kurde, cztery możesz otworzyć. Że jak już widzieliście przed chwilą, dostałam po prostu mega prezenty od mojej Oli. I już. Prezentujemy nowe usta. Bardzo proszę. Klinik. Widać? Nie widać? Nie widać. Klinik to jest pomadka o nazwie jakiej? Punch Pop. Dziesiąteczka. Bardzo piękny różowy kolor. Mogę się całować teraz. To jest pierwszy kolor. A drugi kolor pokażę wam zaraz. No i Russian Red. Z Maka. Także... dużo mówić. Pomadki są cudne. Brazu. Wszystko jest piękniejsze. Dzisiejszy dzień może nie był najciekawszy, ale był dla mnie bardzo przyjemny. Wydarzyło mi się dzisiejszego dnia dużo bardzo pozytywnych rzeczy. Idę spać, idę odpocząć. Teraz zregenerować trochę przed jutrem. Życzę wam spokojnej nocy albo miłego dnia, jeśli oglądacie mnie rano. Następny vlogmas już jutro. Buziaczki, pa, pa.